O sytuacji prawnej bloków przy ulicy Jurajskiej 1 mówił prezydent Wojciech Lubawski oraz dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce Andrzej Kędra na konferencji prasowej w ratuszu. Na tej dzielnicy, no, szczególnie w tym okresie przedwyborczym, zostali wszyscy praktycznie mieszkańcy poinformowani, jakim to łotrem jest Lubawski razem z Kędrą i nie wydają, bo odmawiają wydania zaświadczeń o samodzielności lokali. Tu nie ma żadnej wątpliwości, proszę Państwa, że cały problem został stworzony przez nieuczciwość, trzeba powiedzieć, dewelopera, dlatego że on nie powiedział prawdy ludziom w swojej ofercie. Główny problem polega na tym, że deweloper legitymuje się decyzją o pozwoleniu na budowę obejmującą swym zakresem budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami. Do prezydenta miasta wpłynął wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Te zaświadczenia mają posłużyć do przeniesienia własności poszczególnych lokali na nabywców, ale z wniosku dewelopera wynika, że żąda poświadczenia, że lokale znajdują się w 4 odrębnych budynkach. Tymczasem pozwolenie na budowę, jak wspomniałem, wydane obejmuje 1 budynek i nie może być w żaden sposób przyjęte, że ta inwestycja składa się z 4 budynków, bowiem kondygnacje, poszczególne kondygnacje mają części wspólne. Nie są wyodrębnione konstrukcyjnie z przestrzeni. Dlatego też prezydent odmówił wydania zaświadczeń o samodzielności lokali, bo poświadczyłby nieprawdę, że deweloper buduje 4 odrębne budynki, a nie jeden, do którego ma upoważnienie wynikające, uprawnienia wynikające z pozwolenia na budowę. Dlatego też sprawą tą zajmowało się samorządowe kolegium odwoławcze, gdzie od postanowienia odmawiającego deweloper złożył zażalenie. W ocenie SKO te lokale, mimo że budynek nie ma pozwolenia na użytkowanie, są lokalami samodzielnymi i takie też orzeczenie zostało podjęte z tym, że budynek ten zgodnie z orzeczeniem znajduje się na 22 działkach objętych pozwoleniem na budowę. Jednocześnie SKO zobowiązało prezydenta miasta do wydania zaświadczeń o tej właśnie treści. Prezydent odmówił po raz kolejny wydania zaświadczeń, bo nie może poświadczyć nieprawdy. Myśmy skierowali sprawę do prokuratury. Sprawa została skierowana również do sądu. Kielecki Sąd Administracyjny podjął decyzję o bezczynności urzędu w stosunku do decyzji SKO. To nie znaczy, że nam, bo tu niektórzy na skróty mówią, że nakazał nam wydać, że my mamy wydać te zaświadczenia o samodzielności. I równocześnie skierowaliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o kasację, po to, żeby rozwiązać ten problem. Z tego względu, że na rozstrzygnięcie NSA, które zajmie się 2 aspektami, czy samorządowe kolegium odwoławcze, mimo że ustawa o własności lokali przewiduje kompetencje wydania zaświadczenia dla starosty, mogło orzec o wydaniu zaświadczeń o samodzielności lokali i czy w ogóle takie zaświadczenia o samodzielności mogą być wydane podczas gdy budynek jest w trakcie budowy, to będzie rozstrzygnięcie sądu. My, nie czekając na stanowisko sądu, ponieważ realia sprawy mówią, że to może być rozpatrzona skarga kasacyjna za 2-3 lata, 19 października podjęliśmy decyzję, że wydamy zaświadczenia, że część lokali, która ma bezpośredni dostęp z terenu inwestycji i nie leży na częściach wspólnych nieruchomości, może być użytkowana jako lokale samodzielne. Takie zaświadczenia, które zostały wydane, uprawniają dewelopera do ustanowienia już przeniesienia własności tych lokali i w ten sposób powstanie wspólnota mieszkaniowa. I co się okazało? Proszę Państwa, nie można sprzedać tych, żaden notariusz nie podpisze, mimo że mają już te zaświadczenia ludzie o samodzielności lokali, nie można utworzyć wspólnoty, nie można sprzedać tych mieszkań z bardzo prostej przyczyny. Pan deweloper dostał zezwolenie na wybudowanie jednego budynku, w którym są 4 segmenty. I to jest akt prawny, co nie podlega żadnej dyskusji. On sugeruje, że on buduje 4 i tak tłumaczył ludziom, że buduje 4 oddzielne, bo nie wynika to z żadnego dokumentu. I dzisiaj żaden notariusz nie podpisze umowy na kupno tego budynku. Od początku mówiliśmy tym ludziom, mieszkańcom, bardzo nam jest ich żal, bo zostali, że tak powiem, oszukani. Że
Czym bardziej będziemy brnąć w to wszystko, to tym bardziej będziemy komplikować sytuację prawną. On musi skończyć tą budowę i po skończeniu tej budowy sytuacja jest jasna i klarowna, nie ma żadnych problemów, bo nie da się tego przyspieszyć. Jeżeli powstanie wspólnota mieszkaniowa, wspólnota ta będzie miała kompetencje do ustanowienia odpowiednich służebności przechodu przez klatki, które stanowią element wspólny i wówczas ustanie przyczyna, aby prezydent nie wydawał zaświadczeń wszystkim mieszkańcom, którzy mieszkają w tych lokalach, bo lokale są częściowo, budynek dopuszczony do użytkowania, zaświadczenia dla tych osób zostaną wydane.